Wyciekły zdjęcia z planu Dziewczyn z Dubaju, gdzie jest aktorka, która wygląda łudząco podobnie bardzo do piękna, bardzo ciebie. Piękna dziewczyna. Piękna tak. Dziewczyna. No i słuchaj, pojawiły się od razu spekulacje, plotki, że może o ciebie w tej książce chodziło. No tak. Co zrobiłaś? Jaka była twoja reakcja, jak zobaczyłaś te zdjęcia? Pewnie też chodziło o Mariusza, bo jest tam dużo mężczyzn, którzy mają ciemne brody i ciemne włosy. Więc chyba też o Mariusza chodziło. No dobrze, ale jaka była twoja reakcja, gdy zobaczyłaś te zdjęcia? Wiesz, jakby Mariusz to pokazał, to w ogóle mówi, czy co ty... Ja mówię, to nie wiem, nic tutaj, nie wiem niczego, to o co chodzi. Dopiero mi powiedział, że właściwie wy, no, ludzie, którzy piszą do gazet, zaczęliście się zastanawiać nad tym. Pewnie był taki tego cel oczywiście, nie sądzę, żeby był inny. No co ja ci mam powiedzieć? No to jest w ogóle tak abstrakcyjne dla mnie. Nie, w ogóle ciężko mi to jakkolwiek skomentować. Jak... Ale masz żal do producentki filmu? Rozmawiałyście po tym? Nie, jak się to... nie mam, absolutnie nie mam żalu. Przecież jakby to jest tak bardzo przewidywalne. No przecież to są takie ruchy, które producentka wykonuje. Bardzo dużo takich różnych ruchów w swoim życiu i nie tylko... Czyli myślisz, że to jest wykalkulowane pod prasę, tak? Trzeba było się jej zapytać w sumie. A może w ogóle to pytanie, które mi zadałeś, to powinieneś jej zadać. W ogóle o co chodzi, dlaczego i tak dalej. Nie, no bo właśnie, wiesz, dziewczyna w koszulce z orłem, no to tak bezpośrednio się kojarzy z tobą. To jest raczej pytanie do niej, nie? Wiesz, no bo co ja mam ci odpowiedzieć? To po prostu dla mnie jest abstrakcja i tyle. A pójdziesz do kina na ten film? Nie miałam zamiaru iść nawet na ten film do kina. No i tak, nie miałam zamiaru i nic się nie zmieniło. O. A to w ogóle to jest kinowy, tak? Chyba tak. Ma być podobno w przyszłym roku w kinach. Okej. No. Ale rozumiem, że cię to nie interesuje. Nie interesuje mnie to. Nie wiem, no tak. No, tak w ogóle się ciężko wypowiadać na takie tematy, bo to jest trochę takie coś, jakby ktoś ci mówił, słuchaj, nie wiem, masz konia w brzuchu, a ty byś mówił, nie mam. No ale w ogóle, kurde, stara. Ale jestem trochę w szoku, bo myślałem, że będą jakieś pozwy szły w ruch, że będziesz oburzona, a tutaj widzę bardzo taka... sympatyczna reakcja. Niezbyt jesteś urażona tym wszystkim. Wiesz co, no, czym ja mam być urażona? Tym, że jakaś dziewczyna jest ubrana w filmie, który wyjdzie, w koszulkę, którą Robert Kupisz sprzedał na tamten czas, czekaj, kilku, nie wiem, w ogóle w jakiejś astronomicznej sumie. Więc nie wiem, no, wiesz, to w ogóle ciężko cokolwiek na ten temat powiedzieć, bo to jest tak abstrakcyjne dla mnie.